LuxPaw, wiodący producent ogrodzeń, poszukuje pracowników na stanowiska spawaczy, montażystów ogrodzeń, operatorów maszyn do obróbki metalu, lakierników proszkowych, operatorów CNC. CV prosimy składać w formie elektronicznej na adres e-mail morzywo@luxpaw.com.pl. W czwartek w auli Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się spotkanie przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy z pracodawcami z regionu dotyczące zasad realizacji usług i instrumentów rynku pracy świadczonych dla pracodawców w 2024 roku. Na miejsce przybyli reprezentanci kilkudziesięciu firm, którzy mogli wysłuchać informacji o tym, jakie w tym roku przewidziano sposoby wsparcia. Pierwsze spotkanie w tym roku jest to spotkanie dla pracodawców. Pracownicy urzędu przedstawiają zasady realizacji usług i instrumentów rynku pracy, które będą obowiązywały w bieżącym roku. Tego jest sporo. W bieżącym roku Urząd Pracy otrzymał, mówiąc tak potocznie, na aktywizację osób bezrobotnych kwotę ponad 13 200 000 zł. Jest to kwota wyższa o ponad 2 miliony niż w roku poprzednim. Jeśli chodzi o nabory, to już w miesiącu styczniu uruchomiliśmy nabory na staże, na prace interwencyjne, na bony na zatrudnienie, bony szkoleniowe, roboty publiczne. W niedługim czasie planujemy uruchomić nabory na refundację kosztów utworzenia stanowiska pracy oraz na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przybyłych przywitał dyrektor Werens, a całej dyskusji przysłuchiwał się także przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego Zbigniew Kowalczyk. Podczas spotkania specjaliści z PUP-u szczegółowo opowiadali o każdej z form, opisywali jej charakterystykę w 2024 roku i zachęcali do korzystania z tych możliwości. Największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszył się Krajowy Fundusz Szkoleniowy. W ramach niego każda firma może otrzymać dotacje na przeprowadzenie szkolenia swojego personelu, czy choćby nawet na studia podyplomowe dla pracowników lub prowadzącego działalność. O wszystkie szczegóły poszczególnych instrumentów pomocowych pytać można pracowników urzędu, a dodatkowe informacje, na przykład dotyczące naborów i ich terminów, znajdują się także na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich www.końskie.praca.gov.pl.